Rozpoczynamy Wabank, teleturniej wiedzy i ryzyka. A już za chwilę zmierzą się Marek Dobrzański, chemik ze Skawiny, Anna Wasilewska, emerytowana nauczycielka z Rzeszowa, Patryk Tomaszewski, historyk z Warszawy. Gra po raz drugi. Do tej pory wygrał 1200 zł. A program poprowadzi Radosław Kotarski. Zagrajmy w Wabank. Przede mną w tym miejscu stało dwóch szacownych dżentelmenów, przed którymi chylę czoła, ponieważ przez lata budowali estymę tego programu, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby z tej estymy uszczknąć jak najmniej. Nasi zawodnicy, widzę, zwarci i gotowi, potwierdzają kiwnięciami głowy, więc będzie to wymarzony moment na to, abyśmy rozpoczęli rundę pierwszą. Poznajmy kategorię haseł. Napoleon Bonaparte. Wskaż pierwiastek o jednoliterowym symbolu. Państwa z przymiotnikiem. Lubię słodycze, więc tutaj słodycze na literę L. Jednym słowem Wajda. I wyrazy. Przypominam, że w pierwszej rundzie ukryta gdzieś będzie premia. Życzę każdemu trafienie właśnie w premię. I rozpoczniemy od Patryka, który wygrał poprzedni program. Patryku, możesz wybrać kategorię. Napoleon za 300. Ta dynastia po jego upadku odzyskała tron Francji. Marek? Kim byli Bourbonowie? Świetnie. Napoleon za 400. Tak miała na imię jego pierwsza żona. Marek. Kim była Ludwika? Szansa dla pozostałych graczy. Anna. Kto miał na imię Józefina? Fantastycznie. Maria Ludwika to była jego żona, owszem, ale druga. Wskaż pierwiastek o jednoliterowym.